Ciasto jest bardzo smaczne i w ogóle tej fasolki nie czuć. No. Mam kogoś, kto przerzucił się z czekolady mlecznej na gorzką i mówi, że ta mleczna to jest już taka fuj okropna. Tak. Ja dodaję 2 łychy. A ty byś dodała więcej? No jasne. No dobra, to zrobimy po zosinkowe. Tej czekolady już nie blendujemy, bo ona jak się nam będzie rozpuszczać, to będą takie kawałeczki. Dzisiaj przygotowujemy dla was pyszne brownie. Taki z illegala robimy legal i będziemy robić takie brownie bez mąki, z fasoli, z bananów, z czekoladką, takie, które można jeść i malinkami podczas starań. Zapraszamy. Hejos! Dzisiaj będziemy piekły, bo wiemy, że lubicie łakocie. My same lubimy, więc was rozumiemy. I dzisiaj sobie zrobimy właśnie taki łakoć. Będziemy robić brownie, takie totalnie legalne. Z fasoli, z bananów, pyszne. Brownie, którym ja posiłkowałam się podczas diety płodności, jak chciało mi się coś słodkiego, to wjeżdżało właśnie to brownie. Zacznijmy od tego, naszą bazą w cieście jest fasolka czerwona. Może wam się wydawać... Fasolka? I robię zdziwioną minę właśnie. Fasolka się nam kojarzy z fasolką po bretońsku i tyle. Jedno z popularniejszych dań z wykorzystaniem tego oto czerwonego składnika. Chciałam powiedzieć, tak właśnie już dochodziłam i nie wiedziałam, ratuj. Dodajemy, ciasto jest bardzo smaczne i w ogóle tej fasolki nie czuć. Na pewno tutaj się zastanawiałem, ale to co? Czuć? Nie czuć. Na tym takim całym jednym wdechu trzeba powiedzieć, ile tej fasolki tutaj było. Mamy 2 puchy. 2 puszki fasolki i to jest taki... Nie będę tak stała cały film, chociaż bardzo mi się miło patrzy i mogłabym tutaj tylko dyrygować. Będę kroić ci czekoladę. Proszę, ukrój tej czekolady. Ja już otarłam tutaj gorzką łzę rozpaczy, bo Ania powiedziała, że nie mogę użyć czekolady mlecznej. Nie można użyć. Zapłakałam gorzko i nie mogę, także biorę gorzką. Ale tak aktorze, przecież czekolada gorzka jest pyszna. Taka minimum 60. 70 byłoby super, jak jesteście w stanie przejść wersję hard. 99 to już w ogóle to... No 99 to już w ogóle jest taka, wiecie... Znam ludzi, którzy to jedzą. Ale 80 są całkiem spoko. Tak, no to prawda. 70 to już jest totalnie, można zacząć na przykład jak jesteście misiaczkami, tak, które i pamiętaj... jedzą alfejską. Tak. Mleczną, to zacznijcie od 70. I pamiętajcie o tym, że później ta 70 robi się po pewnym czasie słodka mega. I przyzwyczajecie się do tego smaku. Niemożliwe. Naprawdę. Niemożliwe. Spróbuj. Tak jest. Ja wiem, ja próbowałam to na moim starym i tak Znam jest. Kogoś, kto przerzucił się z czekolady mlecznej na gorzką i mówi, że ta mleczna to jest już taka fuj okropna. Tak, bo tak ale było. Ale naprawdę tak jest, robię sobie żarty, ale to się da przerobić. Będę wam tak cały film tutaj klikać na tej desce, bo Ania mi kazała robić czekoladę w, jak powiedziałaś to, w piórka. W piórka. Wiecie, ja cebulę robię w piórka, ale jak każą czekoladę, to będę robić też czekoladę. Dodajemy banany. Dużego banana albo 2 takie mniejsze. Pamiętajcie o tym, żeby on nie był taki dojrzały mega i maziaj taki, maziaj. Czyli twarde banany dodajemy. Przyprawy. Dodajemy przyprawy. Kakałko dodajemy, troszkę kakałka. Dużo kakałka, nie troszkę. Tutaj kakałka to wjeżdża naprawdę na grubo. Kakałka dajemy naprawdę dużo. A ja bym, wiesz, no nie wiem, może dla mnie troszkę, to dla ciebie dużo. No to sprawdźmy to, teraz challenge. No ja dodaję 2 łychy. A ty byś dodała więcej? No jasne. No dobra, to zrobimy po zosinkowemu. Tutaj będzie oczywiście trochę jeszcze tej gorzkiej czekolady, więc to nam właśnie bardziej zakawałkuje. Właśnie dlatego też nie chcę dodawać. Ale ja tutaj daję dużo. Robię takie naprawdę... No dobrze, to macie wersję zosinkową i wersję aniusiową. Dodajemy cynamonu. Jak się już tak usiepiecie przy tej desce łyżeczka. Z nożem. Już wam będzie odpadał palec z czerwoności. Już stwierdzicie, że... co za dola, to sobie możecie wziąć tarkę na przykład i tak zetrzeć na tarce tą czekoladę też. Możecie, ale to jest naprawdę wygodne moim zdaniem. Dodajemy teraz, proszę do pomieszczenia, pamiętajcie o tym, aby nam ciasto urosło, takie 3/4 małej łyżeczki. No dobra. Wygodne Ani zdaniem. Ani zdaniem jest bardzo wygodne, jak jej wspólas kroi czekoladę. Także znajdźcie sobie wspólasa, dajcie mu deskę, dajcie mu nóż. Musicie mieć Zobaczcie, człowieka. Jakie to jest wygodne. I teraz chciałam to zwalendować, ale zapomniałam, że jeszcze do naszego przepisu idą jajka.
Dobra. To jeszcze nie jest ten poziom, kiedy ten błąd miałby tragiczny, bo jeszcze można by doblendować później. Można, ja mam takie fuck-upy na swoim koncie, gdzie wyciągam jeszcze z piekarnika. Jeszcze jest takie nie do końca związało i tam doblendowuję. Dodajemy jajka. 4 jajka. Dobrze. Pamiętajmy o tym, aby używać jajek z napisem 0. Albo z napisem szczęśliwa kura. Albo szczęśliwa kura, ale czytajmy. Opakowania czytajmy, bo czasami jest tak, że na opakowaniach jest narysowana wolna kura, a tam jest oznakowanie trójka, czyli ta najmniej taka, którą lubimy. Wszędzie kłamią. Wszędzie kłamią. A jeszcze, Ania, jeszcze wyjmij skorupkę, bo ona mi w mózgu, boli mnie. A gdzie mam tą skorupkę? Gdzie? To ja teraz wyjmę skorupkę, którą zobaczyłam. I to pytną na pewno. Coś czuję, chyba, że nie. Kurczę, wiesz co, ona tutaj wpadła mi dalej. Gdzieś nie mam jej. Słuchajcie, takie życie, no. Trzeba to dźwignąć. Będzie więcej wapnia. Trzeba to dźwignąć, dobra. Blendujemy. Ja mam całą tą czekoladę skroić. Gotowe. I tutaj jeszcze mamy taką zagwozdkę dla tych, którzy lubią słodkości. A czy to jest słodkie, czy to jest słodkie? Możecie dodać sobie ksylitolu. Ile, Zosiku, dodajesz ksylitolu? Dbam o was, bo Anka by wam nie dała. Bo ja bym wam nie dała, ale tutaj jest Anka właśnie mówi, ksylitol. Są banany. Dzięki. I jeszcze powiedziała, że musicie użyć takich, wiecie, niedojrzałych. Co tam tego cukru jest mało, więc mówię, smutno wam będzie, ludzie. I ja... tak ją tutaj, jak ona to blendowała, to ją tak, no daj trochę. Ile byś, Zosinku, dała, ile ty tego ksylitolu? No już nie podpuszczaj mnie, daj tyle, ile uważasz, cieszę się, że dwie się łyżki. Troszkę zgodziłaś. Dwie łyżki ksylitolu, ale my tutaj sobie takie, wiecie, mamy różne wersje tego ciasta. I tak naprawdę baza, czyli fasolka, banany i ta czekolada. I co tam sobie dodacie więcej? Czy tam będą, nie wiem, jakieś 4 truskawki w środku, to też ciasto wyjdzie. No tak, ale nie rozpędzajmy się za bardzo, bo ja na przykład już widzę, tak? Jak sobie misiaczki dodają miodziku troszeczkę. A, no nie, cukru nie, może nie. Troszeczkę sobie dadzą. Nie, takie legalne rzeczy. To sobie to dziękuję ciebie bardzo. Mieszaj. Ja mieszam, a ty w tym czasie będziesz podgrzewać powiedz, malinę. Robić, bo to podgrzewam też jest malinę. Tak, podgrzewam maliny, bo po upieczeniu tego ciasta rozgrzewamy sobie malinki w rondelku i robimy z tego taki musik. Nie dodajemy tam cukru, nic więcej nie dodajemy. Robi się taki dżem. I polewamy ciasto i to jest ale malinka. Jak pluszowo, malinka. Zwróciliście uwagę właśnie na to, że to nie jest rondel i maliny, tylko to jest rondelek i malinki. Malinki rozgrzewamy. I pluszowe. One mają otulić nasze serduszko. A ja teraz wyrzucam tutaj czekoladę i będę to mieszać. Tej czekolady już nie blendujemy, bo ona jak się nam będzie rozpuszczać, to będą takie kawałeczki w środku. I mieszamy sobie. Ilość malin dowolna, my tutaj mamy 200 gramów. Przygotowane, mrożonych. W sezonie możecie użyć świeżych malin. W zimę wiadomo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to były maliny mrożone. Mogą to być też borówki, jeżeli macie ochotę, albo truskawki. I nie wiem, czy już to powiedziałam, ale super to smakuje z wiśniami też. A też są dobre. Pyszne. Takie kwaskowate ekstra. Też są dobre. W waszym e-booku mamy taki przepis też z furżeliną wiśniową. Tak, tylko tam jest ciasto z mąką pełnoziarnistą. Tak, z gryczakiem. Która też jest sztosem. Aby nie było, że my wszystko tak zabieramy na tych dietach. No dałaś już cukru, dałaś, jestem dumna z ciebie, na ksylitolu. Czekamy tutaj, to trochę potrwa, to się musi podgrzeć. I do piekarenka. Tak. Ania czyta w moich myślach, teraz pomyślałam sobie, byłoby super, gdyby podała mi blaszkę i ona to zrobiła. Nasze ciasto możecie przygotować zarówno w tortownicy takiej mniejszej, albo w keksówce. Ja jestem team tortownica. A ja ścisnęłam zawsze w keksówce. I teraz był rozłam prawie. I teraz przed wyjazdem do Krakowa. I teraz właśnie tak, przy tworzeniu scenariuszu mówiliśmy, nie, zróbmy to w tortownicy. A ja mówię, nie, w keksówce nie wyjdzie to w tortownicy. I stanęło na moim. I Ani, to prawda. Stanęło na moim. Ciasto musi teraz wylądować w piekarniku z winnymi dłońmi Anny, które włożę do piekarnika, w którym jest już 180 stopni, góra-dół i to pieczenie będzie trwało tak około 30 minut. Ciasto sobie urośnie, bo tam jest proszek do pieczenia, ale nie sprawdzajcie go patyczkiem, bo ono jest wilgotne, więc to wam nic nie da.
Znaczy dawam i będziecie tak wysuszać je. To nie biszkopt. Tak, dokładnie. Do ono ma być świata. Wilgotne. Czekamy. 30 minut. Tam właściwie mają się ściąć tylko jajka i wyparować proszek. W tym czasie nam się dorobią malinki. Tak. I wracamy do Was już z gotowym. Musimy szybko to dogrywać, bo tu Wy tego nie widzicie, ale tutaj czekają ludzie, którzy... Kolejka jest, biegną po prostu do kawałka ciasta, ale zobaczcie, jak wygląda pięknie. Właśnie wspominałyśmy z Anią, że to jest ciasto, które my podczas starań jadłyśmy w ilościach... dużych. Dokładnie. Jeszcze był gryczek, ale to było na tapecie, często grane. Zosia ukroi, zobaczcie, jakie ono jest. Ona jest takie, wiecie, dosyć wilgotne, a jak do tego jeszcze sobie wjadą malinki, które Ania zaraz poda, to już będzie pełnia szczęścia. Proszę. Proszę bardzo, polewamy malinkami, niebo w gębie. Ale pachną, matko, okej. Okay. Ta akademia to taka, i dobra. Jak, proszę bardzo, o. To jest taki pro tip dla tego ciasta. Jak jest, te maliny są gorące, to ona jest w ogóle wyjechane w turbokosmos, ja bym tak powiedziała. Jest przepyszne. I teraz kto pierwszy, ten lepszy. Teraz będzie taki klaps, skończy się ten film i to ciasto zniknie stąd. Bardzo polecamy. Szczególnie na takie chwile, kiedy przychodzi taki moment, a on przychodzi, ja wiem, że on przychodzi. Tak, nawet my mamy tak, robiłyśmy w niektórych dietach taki myk, że tym takim łasuchom, które nie mogły wytrzymać, to mówiłyśmy, dobra, to upiesz sobie to ciasto, niech ono będzie w lodówce i lepsze to w chwilach słabości niż słodycze. Także wjeżdżać proszę w ciasto jak dzik w żołędzie. No i co, zachęcamy do spróbowania, zasubskrybowania. Ja już nie mogę mówić. A Zosia już się ślini i do zobaczenia na samym odcinku.